Dzień dobry Państwu, Krzysztof Łoniewski. Gościem Trójki jest Tomasz Świątek, ojciec najlepszej tenisistki na świecie Igi Świątek, ale i organizator turnieju BNP Paribas Warsaw Open, który tutaj tuż obok Trójki skończył się wczoraj. Dzień dobry Panie Tomku. Dzień dobry, witam. Najpierw pytanie organizatorskie, jak to się udało z perspektywy jednodniowej? No myślę, że się udało. Dużo pozytywnych odgłosów, że zupełnie inaczej. Myślę, że dużą pracę zrobił jakby nawierzchnia kortu, która została zmieniona w tym roku, bo jest zupełnie inny odbiór jakby centralnego kortu, który jest tu na Myśliwieckiej. No, a poza tym wydaje mi się, że organizacyjnie też, żeśmy fajnie to wszystko zorganizowali. Mam fajny sztab ludzi, bym powiedział, do właśnie do takiej jakby kwestii, znaczy mam. No nie mam, bo ja jestem też ze wspólniczką tam jakby organizatorem, ale naprawdę dobraliśmy sobie fajnych ludzi, którzy fajnie jakby się to wszystko ułożyło i układa. My jesteśmy ze świata tenisa, więc wiemy, o co chodzi z tą nawierzchnią. Proszę podpowiedzieć tym mniej zorientowanym, co się wydarzyło tutaj na kortach Legii. W roku poprzednim graliśmy na tak zwanej mączce, czyli potocznie mówiąc na ziemi. Teraz mamy nawierzchnię twardą, czyli hard. W międzyczasie została ta nawierzchnia zmieniona. No i to jest, uważam, jakby taki krok do przodu, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, rozwój tenisa w Polsce, ponieważ wydaje mi się, że dosyć mało jest obiektów, gdzie jest nawierzchnia twarda na zewnątrz. Dużo jest oczywiście obiektów krytych, powiedzmy, pod balonami czy hal, gdzie jest właśnie ta nawierzchnia twarda, natomiast obiektów otwartych jest stosunkowo mało i wydaje mi się, że tutaj jest fajny obiekt się tworzy. Tak naprawdę to powinienem zacząć od gratulacji dla pańskiej córki, no bo to jest najważniejsze wydarzenie sportowe. Proszę przekazać ze gratulacje od nas. I a propos tych kortów i tej nawierzchni, czy ich zmiana była także podyktowana tym, że było wiadomo, że turniej jest przed wyjazdem do Ameryki Północnej, przed US Open? No to już było wiadomo, powiedzmy, rok wcześniej. No, czy ale to było powodem tej zmiany? Tak, no między innymi też. Natomiast no, przyznaję się, że nasz ten klimat, w sensie takiej pory, gdzie mamy, powiedzmy, tą przeplatankę słońce-deszcz, to gdybyśmy mieli tutaj tą nawierzchnię, powiedzmy, glinkę tak zwaną, czyli jakby mączkę, no to byśmy sobie nie poradzili, bo to dużo wolniej schnie po prostu. Tak, dokładnie, ponieważ jak, powiedzmy, przeszły jakieś tam, powiedzmy, większe czy mniejsze opady, to po godzinie czasu, gdzie ręcznikami, powiedzmy, taką specjalną zbieraczką wody i, powiedzmy, dmuchawami byliśmy w stanie w ciągu godziny doprowadzić kort do użyteczności. Panie Tomku, wielki sukces IGI sportowy, natomiast to był też wielki sukces frekwencyjny. Bywałem na różnych turniejach tutaj kobiecych w Warszawie, jeszcze na J&S, potem na tym turnieju Polsatu, ale nigdy nie było zapełnionych trybun do ostatniego miejsca. No, tak powiem trochę nieskromnie, chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy jedynki w takim turnieju. No właśnie, dlatego, znaczy te, powiem uczciwie, no też mieliśmy pochwały właśnie od superwizora, gdzie sam powiedział, że przy tej rangi turnieju nie widział właśnie takiej frekwencji. Mnie to oczywiście bardzo cieszy, ja cały czas powtarzałem i uważam, że brakuje w ogóle takich turniejów w Polsce, no bo jednak, umówmy się, no widzowie są złaknieni tej bliskości, tak? No, telewizja nie wszystko oddaje. No, ta bliskość, powiedzmy, powoduje, że widzimy tą prędkość, widzimy jakby te emocje takie na żywo. Nie wszystko kamery uchwycą. Nie wiem, czy pan wie, że nawet koniki były pod Legią. No, zdajemy sobie sprawę, że tam, powiedzmy, był jakiś taki... No w każdym razie to świadczy o tym, jak duże było zainteresowanie. Nie, no powiem uczciwie, brakowało biletów na piątek, sobotę, niedzielę i po prostu no to się faktycznie wszystko sprzedało. My żeśmy tylko prosili o pogodę. No i ona była taka przeplatana, ale jak powiedział dyrektor turnieju Mariusz Fürstenberg, wcale nie było tak źle. No tak, to znaczy no robiliśmy co mogliśmy zrobić, tak? Mieliśmy w piątek no faktycznie jakieś tam przerwę 3-godzinną. Później pogoda się dosyć mocno zaciągnęła i nie udało się już nic zrobić. No i stąd właśnie trochę taki ten... Końcówka turnieju była poprzestawiana. Szczerze mówiąc, te dziewczyny niektóre grały... A, pierwsza para w ogóle grała chyba 3 dni. Tak. No bo też tak było. Więc jakby tutaj też jakby jest... No niestety, no nie mamy na to wpływu, no. Wśród dziennikarzy krążyły takie opinie, że jak jest Iga, jakby było jeszcze może parę lepszych tenisistek, to nawet narodowy by się dało zapewnić.
No, szczerze, żałuję generalnie, że nie było Magdy Linet czy Magdy Frank, bo uważam, że widownia naprawdę wówczas by była cały czas jakby wypełniona. A co było powodem, że tych dziewczyn nie udało się sprowadzić? Nie mam pojęcia, natomiast chyba w końcówce turnieju gdzieś tam mi mignęło, że Magda Linet ma jakąś kontuzję. Mhm. A z kolei widzę, że Magda Frank w tej chwili gra w Waszyngtonie. Więc no, podejrzewam, że to chyba było głównym powodem, żeby wybrać jakby inne turnieje, albo tu, żeby się wyleczyć. Panie Tomku, czy dałoby się sprowadzić nieco atrakcyjniejsze rywalki dla Igi, bo była pewna przepaść? No, powiem uczciwie, i tak, i nie. Natomiast mówię nie, dlatego że są spekulacje WTA, że chcą wprowadzić od przyszłego roku w ogóle, mówiąc tu w cudzysłowie, zakaz dla tych dziewczyn chyba z rangi od 1 do 20 miejsca, słyszałem, żeby niestety grały te mniejsze turnieje. No, furtką jest podobno jedyna to, że zawodniczka z danego kraju będzie mogła grać w danym turnieju. No ja uczciwie mówiąc, liczyłbym na to, żeby ten turniej wcale nie był mocniejszy, bo ja chciałem generalnie pójść w tym kierunku, żeby dać szansę właśnie młodym zawodniczkom i żeby one miały szansę jakby się odbicia. No ja wiem, że trudno jest tu wypośrodkować, prawda? Dla mnie osobiście, gdybyśmy mieli dzisiaj rangę 500, to wówczas na pewno byłoby tak, żebyśmy mieli więcej zawodniczek, że tak powiem, mocniejszych. Natomiast byłyby dwa problemy. Pierwszym to jest to, że powiedzmy nie byłoby szans żadnych wtedy dla naszych dziewczyn, żeby cokolwiek mogły pograć. No a druga rzecz to są pieniądze, które musiałyby być jakby dwukrotnie większe. No tak, dokładnie. Panie Tomku, córka powiedziała na konferencji prasowej po zakończeniu turnieju, że to był naprawdę bardzo ciężki turniej ze względu na presję, jaka jej towarzyszyła. No Iga, powiem szczerze, chciała tu wypaść jak najlepiej, tak? No, czuła się mocno rozczarowana, że jej się nie udało w zeszłym roku przejść dalej. No, taki to już jest sport. Natomiast tutaj faktycznie coś sobie sama tam powiedzmy wymyśliła i chciała powiedzmy zrobić wszystko ze swojej strony, żeby pomóc. No nie dziwię się, tylko ojca nie chciała zawieść na przykład. Nie, no ona mnie nie zawodzi. No, ja jestem generalnie szczęśliwy to, co ona ma, czy osiągnęła. I nie, no jasne. I absolutnie tu nie jest tak, że ja tu wywieram jakąś presję. Wręcz przeciwnie, próbuję jakby ściągnąć tą presję z niej, ale nie zawsze się udaje. No, pewnie nie siedzi pan w jej głowie i tata to ważny człowiek, wiadomo, że organizuje turniej, więc Iga na pewno chciała wypaść dobrze. A propos deszczu, wiadomo, że zadaszenie kortów to jest zbyt duży i zbyt duża po prostu inwestycja. A sztuczne oświetlenie? Proszę mi wierzyć, ten obiekt nie jest mój. Ja go tutaj wynająłem na dwa tygodnie na rzecz turnieju. To pytanie bardziej do Legii. A co pan myśli? Chyba nie jest jakaś taka wielka inwestycja. Dałoby się kończyć pewne mecze później po prostu, prawda? Nie, no, chociażby Iga w sobotę by skończyła spotkanie. Nie, no jasne, no tutaj paru rzeczy brakuje, no ale ja nie chcę tutaj być jakby powiedzmy osądzającym. No tutaj no jest jak jest, no mamy takie warunki, jakie mamy. Generalnie obiekt jest miejski, wydzierżawiony dla Legii. To Legia dzisiaj za wiele rzeczy może się tłumaczyć, bądź jakby odpowiadać. Ja nie mam tutaj na to większego wpływu. To, że zmienili nawierzchnię, to były jakby takie, powiedzmy, obustronne rozmowy, bądź trójstronne nawet z miastem, gdzie miasto się też zgodziło na wymianę tej nawierzchni, a my żeśmy dosyć mocno jakby naciskali, żeby to nastąpiło. Oni z kolei musieli wyłożyć jakby ze swojej strony pieniądze, no bo tak naprawdę te korty zostają u nich i oni będą z nich korzystali. Ja, powiedzmy, za dwa dni z tego obiektu schodzę, zabieramy wszystkie, cały ten powiedzmy też te dodatkowe trybuny, całą tą strefę VIP-owską, oddajemy obiekt w ich ręce i już tutaj jakby w tym momencie nie mamy nic wspólnego z kortami Legii. Mówiliśmy o dobrej frekwencji na trybunach. Chyba nie ma lepszego dowodu na promocję tenisa w Polsce i w Warszawie. No ja na to też liczyłem, no i chciałbym, żeby tak było. No cieszę się niezmiernie, że sam fakt, że nie było biletów, no świadczy o tym, że po prostu było duże zainteresowanie. Wiem, że do ostatniej chwili miałem telefony bądź jakby SMS-y z prośbą o załatwienie jakiegokolwiek biletu, ale no niestety, no obiekt nie jest z gumy, no tak to wygląda. Wie pan co, że byli tacy, znam ich osobiście, którzy przyszli i kupili tylko na bilety na pierwsze dwa mecze, bo mówili, że Iga może wyjechać za ocean i nie dokończy tego turnieju. To była bzdura, jak się okazało. Takich fejków to już w zeszłym roku było bardzo dużo, gdzie rozpuszczona została plotka, że Iga tak naprawdę nie weźmie udziału, bo i tutaj sobie każdy dopowiadał coś od siebie.
Szczerze mówiąc, to nie jest tak, bo mówię, ja już cały czas powtarzam, że Iga generalnie próbuje do każdego meczu podchodzić w pełni profesjonalnie, walczy o każdy punkt, walczy o to, żeby wygrać i nie ma tu żadnego kunktatorstwa, nie ma żadnego kombinowania, tak to jest, no. Czasami właściwie jest tak, że jak się za bardzo chce, to właśnie nie wychodzi. No i może, tak jak było przed rokiem. No tak, ale tutaj też można jakby na samym początku powiedzieć, że te pierwsze mecze Igi nie były może jakieś takie błyskotliwe. No ona jakby się, jakby mówiąc tak brzydko, trochę wkręcała w ten turniej. No ona też nie grała, prawda, po Wimbledonie, więc dokładnie. Nie było rytmu meczowego. Dokładnie. Zresztą tutaj też jest taka sytuacja, że trener Wiktorowski, bo to jest jakby w umówieniu się ze sztabem z Igą, poprosił o urlop i on ten urlop dostał, więc jakby też Iga, no, trochę grała, ale jakby bez takiego, powiedzmy, fachowego nadzoru, no tak bym to nazwał. Więc jakby, no, uważam, że wszystko się poukładało jak należy. I na zakończenie, niech pan powie, jak ona to wszystko znosi. To dziewczyna, która ma 21 lat, mówię nie o presji związanej tylko z tym turniejem, ale z byciem najlepszą tenisistką na świecie, z tym, że jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, jak ona to na sobie dźwiga. No szczerze mówiąc, jest to trudne, bo ta ilość kibiców, którzy by chcieli ją dotknąć, nie wiem, podpis złożyć, żeby dostali podpis i żeby sobie zdjęcie zrobili, jest niesamowite. No ja trochę tak się śmieję żartobliwie, bo jeszcze 3 lata temu, jak bylibyśmy tutaj na tych kortach, to mało kto by się, powiedzmy, odwrócił, że tam przyszła jakaś tam dziewczynka sobie podbijać, tak? A dzisiaj z racji tego... No ja pamiętam ją z trójkowego studia, siedziała taka nieśmiała. Nie no, Iga generalnie jest skromną dziewczyną. Nie ma nic w sobie takiego, powiedzmy, co by ją wyróżniało w sposób negatywny. Wydaje mi się, że te wyniki, które ona osiągnęła, no, nakręcają właśnie wszystkich w koło, bo no, co tu dużo mówić, no, zrobiła coś, czego... Znaczy, życzyłbym komuś, żeby to powtórzył, bądź jakby ją przebił, ale no... Mamy najlepszą tenisistkę świata w dyscyplinie popularnej globalnie, w której rywalizują miliony i kropka, panie Tomku. Tak jest. Bardzo dziękuję. Tomasz Świątek był gościem trójkowego komentarza dnia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.